Janek i nas Korwinu. Wystarczyło niecałe 50 lat niepodzielnych rządów tych ludzi, a Europa umiera. Powiedzmy to jasne, ja mówiłem lat temu, tam 12, kiedy było referendum na temat Anschlussu Polski do Wspólnoty Europejskiej, mówiłem, że przyłączamy nas za ścianę do Eurozadupia. Wszyscy mówili, jak to potężna Europa, potężna, ale umierająca. To jest starsza babcia, która jeszcze ma złoto, nic oczywiście, a jak nie ma, ma, ale umiera. Dzieci się nie rodzą. Nie ma rozwoju. Proszę Państwa, na tam Polska. Zobaczmy na Niemcy. To jest wspaniały kraj, prawda? Wspaniała technika. Ilu mają znakomitych inżynierów. Chyba najlepszych inżynierów techników na świecie, nie? I co? Kapitalistów też tu już mieli. Co to? Nie było wielu kapitalistów? A Messerschmitt, a Thyssen, a Krupp, a Daimler? No nie kapitaliści. Robotników mieli wykształconych. Mieli pracowitych. Już nie mają, ale mieli. I co, proszę Państwa? Pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj ma tempo w rozwoju -2. Po rynach -1. No co się stało z Niemcami? Po okupacji przez tę hołotę, która rządzi w Brukseli. Polska ma na szczęście jeszcze czasami +1 w porywach, bośmy nie zrobili dwóch rzeczy. Nie przyjęliśmy euro i nie wprowadziliśmy tak zwanej karty praw podstawowych. Jakbyśmy to wprowadzili, to przecież mieli -2. No bo wiecie Państwo, Niemcy tak samo ludzie jak my, tak samo się ubierają jak my, klimat w Niemczech tak samo jak u nas, chodzą do takich samych szkół, prawda, chodzą do kościoła, no nie chodzą do kościoła tak samo jak my, prawda. Jeżeli byśmy zrobili takie same prawa jak Niemcy, to efekt był tak samo jak Niemcy, no. Dlaczego miało być inaczej? Dlatego u nas jest troszeczkę lepiej, bośmy nie przyjęli karty praw podstawowych, tylko się domaga SND, ruch Walikota, prawda, i połowa PO. Tego żeśmy nie przyjęli. No i proszę Państwa, nie wprowadziliśmy jeszcze euro. To jest widać wyraźnie po statystykach, że kraje strefy euro, nawet drodzy w Unii, mają się średnio lepiej niż kraje, które wprowadziły euro. Co liczby decydują. A mimo to są nas ludzie, którzy teraz, po katastrofie euro, to widać wyraźnie, co się dzieje, oni dalej chcą prowadzić w Polsce euro. Ja nie wiem, czy jest sabotaż, czy napad idiotyzmu. Nie, no złodzieje, bo wiadomo, oni wiedzą, że w momencie wprowadzenia euro do zawirowania, do zawirowania, prawda, tam podstawi się właśnie w tym momencie. A może pan Donald dostał takie zlecenie wprowadzić i koniec? Słucham? Może pan Donald takie zlecenie dostał wprowadzić euro i koniec? Zlecenie to dostał, ale to nie jest tak, że on wszystko słucha, bo ja tak wsiączę na te rządy, to wiadomo, że rządy trzeba obalić, prawda? Ale chciałbym być obiektywny. Jednak pan Donald Tusk jest człowiekiem, który jest solo banko zawetował rozszerzenie walki z globalnym ociepleniem. Rok temu zawetował. Na co to wygląda? Pani Katarzyna coś tam formu chyba ta Dunka powiedziała, że to się jakoś obejdzie, właśnie obecnie, ale zawetował. To rząd pana Tuska jako jedyny nie wziął udziału w gigantycznej aferze pod tytułem walka ze świńską grypą. Żadnej grypy nie było, ale co się parę miliardów przekręciło, to się przekręciło, prawda?
Słychać teraz lepiej? Czy gorzej? Głośno. Lepiej. Na dole siedzą sobie ludzie, którzy biorą ogromne pensje, jak na polskie stosunki, bardzo duże. I za te pieniądze gotowi są kłamać. Do własnej matki może nie zaczną, ale kłamać oczywiście mogą. Mogą twierdzić, że wierzą w globalne ocieplenie, prawda, walkę ze świńską grypą. Może nawet naprawdę wierzą. Na te pieniądze można uwierzyć. Nie wiem, wykonują posłusznie w każdym razie każde polecenie. I to jest ta warstwa dolna biurokratów, bardzo dobrze opłacanych. I mają swoich odpowiedników w poszczególnych krajach, też jest to bardzo wysoko opłacane. Taka siatka małych pustych. Wyżej siedzą już większe hieny. Tacy ludzie, jak to w Ameryce, pan Al Gore, który na handlu nadwyżkami CO2 zarabia 100 milionów dolarów rocznie. No już są duże pieniądze, prawda? To już nie jakieś tam paręset tysięcy, to jest 100 milionów dolarów. No i ich stać na rozmaite machinacje. To już są wielkie hieny. Wielkie hieny. Oczywiście będą walczyli z tym globalnym ociepleniem, póki się da. Jak będzie trzeba walczyć z globalnym oziębieniem, wszystko jedno z czym, byle mieć te 900 miliardów euro, oni wydali 900 miliardów euro. Ja wręczyłem medal panu Van Rompuy parę miesięcy temu, tylko żadna telewizja polska nie podała, że on dostał od nas medal za dzielną walkę z globalnym ociepleniem, gdzie dzięki wydaniu 900 miliardów euro, 900 miliardów euro jest zimno. Prawda? Ale teraz czytam właśnie, że w nowej pięciolatce, Komisja Europejska chce wydać 960 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. To jest zawsze nakradną, jak to jest. I proszę Państwa, to jest ta druga warstwa. Już bardzo wysoką macherę. Ale to nie oni rządzą Unią Europejską. Na samej górze siedzi licząca kaset osób, może 1000 czymś, nie wiem. Rządzi grupa ludzi bardzo szczególna. Trzeba teraz powiedzieć, kim są ci ludzie, którzy naprawdę rządzą Unią Europejską. Aby to zrozumieć, trzeba cofnąć się 30, a może i 40 lat. Wtedy, proszę Państwa, w USA były dzieci kwiaty, płota Woodstock, prawda, chlub ta Soxeta, hipisi, narkotyki, no wszystko takie było. Młodzież się buntowała w ten sposób, a świadoma część młodzieży brała karabiny fundowane przez Związek Sowiecki i walczyła z kapitalizmem, walczyła z bronią w ręku. Czerwone brygady, Rote Arme Fraktion w Niemczech, prawda. Wszyscy ludzie walczyli z kapitalizmem, z bronią w ręku. Baden-Meinhof, tak, tak. Rote Arme Fraktion w Baden-Meinhof. Były tam ponieśli klęskę. Czerwone brygady zostały rozbite, Rote Arme Fraktion zostało rozbite. Kiedy próbowano ich sołtarze wydobyć z więzienia, do któregoś dnia wszystkich 13 przywódców Rote Arme Fraktion popełniło samobójstwo, jakiś seryjny samobójca się pojawił tam na tamtym. I popełnili samobójstwo. Akurat każdy w więzieniu miał jakiś pistolet i sobie równiutko strzelił w głowę. Ładnie wyszło. No i... Tak jak u nas w Polsce. I proszę Państwa, ponieśli klęskę.